miejmy nadzieję już w wiosennym wydaniu audycji Komentarze z Ratuszowej. Witam Państwa, Robert Dzięba i prezydent Janusz Żomek. Witam serdecznie, Panie Prezydencie. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Wiosenne. Chociaż tak za okno spojrzymy, to jeszcze nie za bardzo, ale jest to pocieszające, to co powiedział taki mój najpewniejszy człowiek, który daje nam prognozę na jeden, na dwa dni, na trzy. A na dłużej to już nie ma co tam ryzykować. To jest Sibor. Pan Krzysztof Sibor ze Słupska. Ja jego słucham codziennie rano i praktycznie w 99% się sprawdza. I już mówił, że to ostatnie podrygi tej zimy. A w czwartek już mamy mieć 10-11 stopni, a niedługo będziemy mieli 20 stopni. Także wie pan, my to jeszcze przebolejemy, my mieszczuchy. Chociaż też nie jest to przyjemnie, bo jak mało słońca, to człowiek nie ma takiej, jest taka apatia ogólnie i nie ma tej radości życia. Ale ja się martwię o nasze rolnictwo, bo rolnicy narzekają, że będą mniejsze plony, żeby droższa żywność. Chociaż jak zwykle oponenci zwalą to na Platformę i na Gromka, nie? Wina pogody to jest nasza, ale to już tak zażartowałem sobie. I o to mnie najbardziej się rozchodzi. Gdzieś tam te prognozy długoterminowe mówią, że jak ostra zima jest taka długa, to może być piękne lato. Mając te plaże i piękne lato, spodziewam się dużej ilości gości. Panie Prezydencie, zacznijmy od smutnego tematu. Odeszła wielka postać, honorowy obywatel Kołobrzegu, pułkownik Mieczysław Zygmunt. Tak, ja co jakiś czas odwiedzałem pana pułkownika. On oczekiwał moich tych spotkań ze mną. Do końca miał ten umysł, ostatnio byłem przed świętami kilkanaście dni i miał umysł absolutnie w niezłej formie. Fizycznie już było dużo, dużo gorzej i pytał się o te bieżące sprawy Kołobrzegu. Interesował się do końca, chociaż widziałem, że tak jak z wizyty na wizyty, no widziałem, na zdrowiu podupadał, ale to się nie ma co dziwić. 101 lat prawie pan pułkownik przeżył. No szkoda takiej fajnej postaci i jako byłego prezesa Armii Krajowej, i jako mówcę, bo fajnie opowiadał o tych sprawach, a wspierał nas w tych naszych działaniach. No, wrazy współczucia i kondolencje dla rodziny składam, a informuję, że kto jest zainteresowany pogrzebem, to wstępnie informacja o godzinie chyba 12 w czwartek w kościele świętego Wojciecha, następnie wyprowadzenie na cmentarz. Myślę, że się nic nie zmieni, ale na pewno pogrzeb trzeba będzie zrobić tak godny, jak godny był pan pułkownik Zygmunt. Pozostanie w naszej pamięci. Proszę Państwa, przejdźmy do dalszych tematów, Panie Prezydencie. Brak miejsc w przedszkolach. Temat chyba, który nas nie zaskakuje, no ale martwi, tak? Bo Kołobrzeżanie no, znowu będą psioczyli, że co mają zrobić z dziećmi, jak znowu nie ma miejsc w przedszkolach. Panie redaktorze, jak co roku jest ten problem, ale my czekamy do końca. Do końca, a koniec albo początek jest 1 września. Bo to wtedy się zaczyna rok szkolny i rok, chciałem powiedzieć, akademicki i rok przedszkolny. Jakieś ruchy zaczynamy już robić. Zobaczymy, czy wszystkie przedszkola prywatne, społeczne są obstawione. Już myślę tutaj o powiększeniu grup w niektórych przedszkolach. To nie będzie za dużo, no ale chcemy jak najwięcej udogodnień zrobić, chociaż ja wiem, że jakby to tak było respektowane te nasze działania, to nie byłoby źle, bo ileż jest tam jednak samotnych matek, znaczy samotnych, żyjących w konkubinacie, mających dziecko czy dzieci, niepracujących, a to jest taki jakby handicap, dodatkowe punkty dający możliwość szybszego przyjęcia do dziecka i dlatego są te problemy, bo najbardziej to mi szkoda tych matek, które i ojców, którzy pracują i muszą zdobyć to przedszkole. I tutaj staramy się w 100% pomagać, a już najbardziej patrzę na tą sytuację, kiedy ktoś mieszka blisko przedszkola, a jednak nie złapie się w tej pierwszej jakby kalkulacji z naboru i musi gdzieś dalej odprowadzać. I też kazałem się wydziałowi na to bardzo mocno przypatrywać. To idzie o to, żeby
dziecko i rodzic miał się jak najlepiej, a nie tak trochę gorzej. Jeżeli jesteśmy przy temacie braków, to ten brak ostatnio pod koniec tygodnia wyszedł na jaw. Chodzi, panie prezydencie, o brak mieszkań socjalnych. My wiemy, że ich brakuje, ale tu okazał się ciekawy temat związany z panem komornikiem Krzysztofem Przybyłowiczem. Wszyscy zapewne wiemy, o co chodzi. Dwie eksmisje, których pan komornik nie chce wykonać, a nawet jeżeli miałby je wykonać, najchętniej, żeby te osoby eksmitowane dostały lokal socjalny od miasta. Tak. Ogólnie to sytuacja jest w całej Polsce i we wszystkich samorządach niedobra taka, ponieważ tej patologii to jest dużo, tych problemów mieszkaniowych. Ja mówię o patologii, o tych najgorszych jakby. A sprawa, gdzie spółdzielnie różne, agencje mienia wojskowego wygrywają ze swoimi lokatorami, ponieważ nie płacą, piją, nie płacą, na alkohol mają. Sprawy wygrywają właściciele tych mieszkań, a to wszystko spada na generalnych samorządu. No to ja też nie będę cały czas myślał i nasza rada, żeby budować tylko mieszkania socjalne i rozdawać te mieszkania czy komunalne. Weźmy przykład tego budynku przy ulicy Koszalińskiej. No, pięknie odremontowany budynek, a po krótkim czasie to tam kataklizm, jakby tajfun przeszedł w tym budynku. Tak, i teraz akurat pan komornik Przybyłowicz tą sprawę ruszył ze swoim stowarzyszeniem, jak się tam nazywa, Krajowa Rada Komuników, ale to nie do Kołobrzegu, on nie uderzał w Kołobrzeg, tylko uderzył w problem, jaki istnieje. Ja się obawiam, że po tym wszystkim to jeszcze gorzej może być dla samorządów. Zaprzestaniemy inwestować, budować chodniki, ulice i inne sprawy, a będziemy musieli tylko dawać mieszkanie, budować mieszkanie, rozdawać. Jeszcze większość tych ludzi nie płaci za te mieszkania. My za nich płacimy. I te dwie rodziny. Jedna rodzina to jest rodzina, która jeszcze rok temu miała, że tak powiem, zadanie złożyć odpowiednie papiery, wypełnić i tak dalej. Nic nie zrobiła, a na się wielki alarm robi. Dopiero teraz złożyli te papiery. A druga rodzina, która mieszka w Skampolu, to ja znam ten przypadek. Tam ich 9 dzieci było, teraz już zdecydowanie mniej. Wiem, że ojciec w Anglii jest. Nawet dzwoni do mnie i to jest tak. Ja tam mają gdzie mieszkać na razie, nie? I tak przez wiele lat gdzieś te ciepło mieli, kąt mieli, ale wielu jest takich, którzy nie mieli. Ja musiałem wpierw tym, którzy, jak pan sobie wyobraża, żebym w mrozie zostawił rodzinę z dziećmi na zewnątrz. Absolutnie nie przystało tu. I ja nie mówię, że nagle poprzez ten program i jakieś naciski to się zmieni bardzo szybko tu u nas, bo my nie mamy na porządku dziennym lokali socjalnych, komunalnych, dopiero budujemy na ulicy Rybackiej. W chwili obecnej też mamy kilka lokali jakby wykupionych od TBS-u. Tam będziemy starali się też umieścić rodzinę, ale to, wie pan, to wiele kombinacji, ponieważ na gorsze chcemy przenosić tych, którzy naprawdę ostatecznie dostaną tylko to mieszkanie, bo nie zasłużyli, a na lepsze będziemy chcieli przenosić tych, którzy mieszkają w naszych strukturach, ale dobrze się zachowują, płacą na czas, mają pracę i ten problem był, jest i będzie. Panie prezydencie, nie rozwiążemy go tutaj, ja znam ten problem, bo przychodzi do nas także wiele osób, które stoją w kolejce po mieszkanie socjalne i wychodzi z założenia, że jak robi się larum w mediach, to i komisja mieszkaniowa się zlituje. Może pan prezydent weźmie to pod uwagę. Ja jestem przeciwnikiem rozdawania mieszkań. No ale samorząd ma w to zadaniu zabezpieczenie, ale nigdy w 100% tego nie zrobił. Na dzień dzisiejszy byśmy musieli 400 mieszkań budować. To jest 10 takich budynków jak na Rybackiej. No i zbuduje pan 400 mieszkań i za chwilę będzie trzeba zbudować kolejne 400, bo się ustawi kolejka, która spełni kryteria. No, i trzeba utrzymywać. A nie płacą. Ale nie płacą ludzie, wiemy o tym doskonale. Panie prezydencie, kolejna sprawa, którą sobie wynotowałem, to pytanie, co z plażami? I w jaki sposób próbujecie się porozumieć ze starostwem powiatowym, a sezon się zbliża nieubłaganie, mamy połowę już kwietnia de facto. Znaczy akurat my mamy do 2014 roku i nie ma takiego problemu, ale z plażami to jest taka sprawa, że pan starosta jako odpowiedzialny z ramienia Skarbu Państwa za jako właściciel nie, za plażę, pewne warunki postawił nam samorządom. Na te warunki nie przystał ani samorząd kołobrzeski, gminy Kołobrzeg, ani Ustronia Morskiego.
Ja się podpisałem pod tym, ponieważ my chcemy mieć jasność co do plaż. Chcemy na dłuższe lata, żeby inwestować można było z naszych środków finansowych. I chcemy całość plaży mieć, a nie wyrywkowo. Co lepsze to ktoś tam, a co gorsze to miasto. Na to się nie godzę. Dlatego też napisaliśmy takie pismo do starosty Kołbrzeskiego. Czekamy na informacje, jakie ruchy i działania zrobi. Tym bardziej, ja już mówiłem raz, drugi, byłem u pana wojewody i pan wojewoda powiedział, że nie będzie stawiał jakichś negatywnych swoich warunków, jeśli będzie umowa powyżej 3 lat. To on powiedział, że zaakceptuje taką umowę. A jeszcze jedna taka bardzo ważna sprawa. Polska to jest różna, nie? W jednym starostwie, czytaj sławno, burmistrz Darłowa mówił, że to właśnie starosta go przynagla, żeby pisał do niego wniosek na dużo, dużo więcej jak 3 lata, a u nas do 3 lat. I to jest ta różnica myślenia i działania. Panie prezydencie, to zostawiam sobie na koniec dwa tematy trochę polityczne. SLD dyskutowało o gospodarce w sobotę. Pewnie pan widział u nas na portalu szeroką relację w tej kwestii. Odbyła się tam duża krytyka, no między innymi miasta, nie wspomnę tu już o Platformie Obywatelskiej, bo to kwestie polityczne, ale także kwestie związane z miastem, że rośnie bezrobocie, niewiele się dzieje. Była również krytyka ze strony na przykład Jacka Woźniaka pod kątem studium, które nie jest przystosowane do potrzeb przedsiębiorców. SLD też się skarżyło, że musi pisać, czy pisze projekty uchwał dla tych osób, które gdzieś tam są przez miasto dyskryminowane. No takie argumenty padały na tym spotkaniu. Panie redaktorze, jeśli oni tak mówią, to nieuczciwie działają, bo piszą, uchwałę przygotowali na temat wyrażenia zgody na złamanie przepisu prawnego. Ja mam opinię prawną dotyczącą pewnej działki, gdzie przedsiębiorca zajął tą działkę. Zajął tą działkę jako pas drogowy. I ja powiedziałem już pół roku temu, że jeśli zaistnieje taka możliwość, to nie ma problemu, żebym wyłączył, to znaczy wyłączyć to można, ale w chwili obecnej to musimy czekać na zmianę planu. A tu panowie się podpisali pod uchwałą, która jakby nakazywała mi łamać prawo. Ja na to sobie nie pozwolę. Jest to zajętość nielegalna. Nielegalna. Jest to wyrok sądu. I ta nieruchomość po części w pasie drogowym powinna zostać rozebrana i dopiero można podjąć dalsze działania. To jest jedna sprawa. Co do studium, to właśnie studium jest prorozwojowe. Bo ja wiem, o co znowu idzie. Znowu idzie o pewnego biznesmena z Budzistowa, który chce na siłę nam rzucić do studium swoje działki blisko przebiegu trzeciego etapu. Tam też nie ma tej możliwości Natura 2000, soli rody i tak dalej, i tak dalej. No to pan Jacek, jeśli tak mówi, to ja bym powiedział tak, tam gdzie kiełbasa i grill, to tam pan Jacek chyba się kręci, nie? Tak dosłownie powiedziałem, ale przesadza. I w studium jest szerokim takim rozwinięciem jeszcze tego, co można w Kołobrzegu rozwijać. Co do bezrobocia, jaki ja mam wpływ na bezrobocie, na inne sprawy, kiedy staram się maksymalnie tak realizować rozwój naszego miasta, żeby to bezrobocie było jak najmniejsze, ale to jest skala kryzysu ogólnoeuropejskiego, skala kryzysu w Unii. Spójrzmy na Grecję, na Cypr, spójrzmy na Hiszpanię, na Portugalię, na Włochy, nawet na Francję. Niemcy dobrze się mają, jako tako, chociaż też tam narzekają. My też nieźle się mamy, chociaż przewidywania były gorsze. I ja też zmucę się z tego tytułu, że to bezrobocie wzrasta i też się martwię. Martwię się o wszystkich i Kołobrzeżan, i Polaków, i moją rodzinę. Także to nie jest tak, że my sobie siedzimy w ciepłym gabinecie i nic nie robimy, się niczym nie przejmujemy, a tylko się o nie martwią. Nie tylko oni się martwią, ale my się też martwimy. No, zebrali się, to jest, jak to mówi się, SLD, tak, czerwoni się zebrali z Bojajem, bo tam niektórzy byli opozycji, na białych koniach przyjechali. No i co, dialog to jest takie pomachiwanie szabelką, ale ja już widzę, że absolutnie to jest wszystko polityka, już nie cel gospodarczy, nie rozwój miasta, tylko przyszłe wybory, wygrać wybory, ponieważ ja już słyszę te głosy, no my już za długo jesteśmy w tym odwodzie, w tych tyłach, bez władzy, my chcemy już teraz porządzić, my chcemy dobre pozycje i dlatego
Te dialogi się odbywają na każdym szczeblu, w każdym województwie, w każdym mieście. To jest ich wybór walki politycznej. Ja to bez oceny zostawiam. My swoje robimy i swoje pracujemy. Czego widać w mieście Kołobrzegu ostatnie 7 lat? Czy pan tego nie widzi, panie redaktorze, co się zrobiło w Kołobrzegu? Wie pan, że przed wyborami to jest taki okres, gdzie władza chce się jak najwięcej wytykać tego, czego nie zrobiła. I po części taka jest rola opozycji, ale opozycja się świetnie w tej roli teraz postawiła, tak? Czyli będą pana tam kuli, pokazywali, tego nie zrobił, to obiecał, no, o tym zapomniał, prawda? No, wie pan, nie ma takiej sytuacji, to obiecał, nie zrobił. Może błędy pewne, może na siebie biorę, no, to właśnie jako forma błędów, ale pewne inwestycje, które mogły być lepiej wykonane. Takim przykładem są windy i to przyznaję się do tego, a nie moja też wina do końca, bo ja się nie znam na platformach, nie muszę się znać na platformach, a teraz dopiero to wynikło, to projekt tam też trochę skrzanił, że te kable, które idą tam w tej całej prowadnicy, to muszą mieć w zimę odpowiednią temperaturę, bo one pękają i przygotowujemy się do naprawy tego. Oczywiście będziemy starali się odzyskać środki poprzez sąd z poprzednim wykonawcą. Czas pokaże, co do na przykład drugiego etapu obwodnicy, pęknięcia. Teraz zleciliśmy to firmie ze Szczecina, wykonanie ekspertyzy i sytuacji, która pokaże, jak to naprawić. Uspokojono mnie i powiedziano, że żeby to nie denerwować się, bo to nie będzie aż tak strasznie, jak początkowo wyobrażano sobie. A pozostałe inwestycje funkcjonują, są, cieszymy się z tego, ścieżki rowerowe, plaże, port jachtowy, wejście do portu, stadion, chociaż niektórym też się stadion nie podoba, ale przykład stadionu. No, panie redaktorze, czy u nas był stadion przedtem? No, tak go nazywano. No, tak go nazywano, ale to nie był stadion, to było jakieś klepisko, którego się wstydziliśmy. Ja bym nie podjął tej decyzji o tym, żeby to realizować, a jeszcze to było przedłużenie, bo to poprzednik, pan Bilkowski, mi zostawił projekt stadionu, ja tylko poprawiłem go, żeby był w lepszej jakości i zrealizowałem. Oczywiście pozyskałem środki finansowe, bo tych to jeszcze nie było pozyskanych i zrealizowałem politykę poprzednika mojego albo poprzedników. Teraz, bo się nie widzi piłkarzy, no przecież na stadionie się nie gra codziennie. Ja może państwu powiem tak, że technologia płyty głównej, czy to w Kołobrzegu, czy w Warszawie, czy w Monachium, czy w Brazylii, to jest taka, że na murawie się gra tygodniowo mecze z treningami od 5 do 8 godzin. Tygodniowo. I to wystarczy. Bo taki jest przerób tej trawy, żeby ona pod względem tego, co ona dostanie w kość podczas tego meczu, żeby ona się później odbudowała. Ale ja jestem dumny, że mamy te inwestycje, które żeśmy pobudowali i nie poprzestajemy na tym, pomimo tego, że nie jest łatwo finansowo, będę dalej realizował rozwój naszego miasta, ale nie będę patrzał absolutnie elementem wyborczym, żeby coś zrobić na siłę, żeby pokazać, o, bo wybory się zbliżają. Nie. Dla mnie wybory to wybory, a realizacja zadań realizacją zadania. Panie prezydencie, nasz czas powoli dobiega końca. Mam jeszcze ostatnie pytanie. Spotykamy się przed sesją, nie ma tutaj tego co ukrywać. O godzinie 10, czyli za półtorej godziny, rozpocznie się gorąca dyskusja radnych. No i między innymi mamy statut uzdrowiska. Tu się pojawił projekt pani radnej Czepczyńskiej z Jackiem Woźniakiem. Tak. No, pani Czepczyńska znana jest z tego, że ona już by zamknęła Kołobrzeg na kłódkę i żeby nic nie wpuszczała, żeby ten Kołobrzeg nie był prorozwojowy. Ja się nie zgadzam z takim myśleniem, nie polityką, bo to nie jest polityka pani Czepczyńskiej ani pani Woźniaka, z takim charakterem myślenia jako radna. No, brak odpowiedzialności za siebie, ja tak uważam. Jesteśmy na dwóch przeciwległych biegunach w tej sprawie i te uwagi, które chcą wnieść, no to mówię, kłódkę dużą kupić, zamknąć z każdej strony Kołobrzeg i dogorywać. A ja nie chcę tego absolutnie i dlatego jestem przeciwny tym zmianom w statucie. Komentował prezydent Janusz Gromek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.